przemijam miasto Ružomberok, Słowacja, sierpień, 22 rok. Droga z Ružomberka do kierunku Popradu, jak zwykle zakorkowana. Budują tutaj autostradę od strony Żyliny. Przez Ružomberok. Ale wszystko jest to jeszcze w powijakach. Ale widać ruch zmożony. A jaka cena benzyny na Słowacji? Niedawno minąłem stację. Cena benzyny 1,41 przed Ružomberkiem na taniej stacji. W porównaniu do Polski, tak złoty 50, złoty 80, cena droższa na litrze. Policja stoi. Wychwytuje. Szybkość oczywiście. Bo wiecie o tym, że na Słowacji jest najmniejsza ilość fotoradarów. Słowacja przoduje, że ma najmniej radarów. Ale za to ukrywają się gdzieś tam. Z boku. Także dużo Polaków już zrezygnowało z jazdy na Słowację czy do Słowacji, jak to woli. Przedtem był najazd Polaków
Zakopanego z dziećmi do Tatralandii. Samochód za samochodem jechał. Polski. Teraz nie ma. Nie widać żadnych Polaków. Pusto. Tylko ja jadę. Tu jest stacja benzynowa. 95, 1,75. Dieselek 1,81. To nie wiem dlaczego tam na tamtej stacji było 1,41 czy 5. Może była zamknięta albo nieczynna. Ładna cena. Dlatego przy tych cenach benzynki nie ma chętnych. Polacy obrali nowe kierunki. Turystyczne. I nie ma się co dziwić. Aż jestem zaskoczony. Zawsze tylu Polaków było, a teraz żadnych samochodów z rejestracjami polskimi.